A witajcie, już długo nie nagrywałem i tak sobie mówię, dzisiaj poszukam wiosny, bo zobaczyłem coś na niebie niezwykłego o tej porze roku. 13 dziś jest, jutro walentynki, w lutym czajki leciały tu na tym niebie, ale nie zdążyłem wyciągnąć telefonu. Zobaczycie, jaka jest temperatura. Już jest 6 stopni. W karmiku ziarno leży oczywiście, ale już słabo przylatują ptaszki. Najwięcej teraz to gołębi. Puch. Ale słychać już samce, sikorek, bogatek, jak już inaczej śpiewają, już tak na wiosnę. Wczoraj byłem w pracy, to wczoraj w pracy mam kosa. Tak pięknie zaczął śpiewać, było 8 stopni o godzinie 3 chyba 30. Tak, to była 3:30. I dziś szukam wiosny. Jechałem, patrzę. Pięknie kwitnie leszczyna. A nawet nie wiedziałem, że u mojego sąsiada też jest leszczyna. Zaraz tam podejdę i wam pokażę. Zobacz. Taka trochę bieda, mała jeszcze, ale... Ale już jest. Leszczynka kwitnie. To już jest oznak wiosny. Ptaki, nie wiem, czy słyszycie. Mój kot zanowadzi. Kota słyszeliście. Nie wiem, czy nie jestem uczulony na to. Dlatego nie będę ryzykował. Oj, powiem wam, że jak powąchałem, to aż mnie coś w nosie zakręciło. Mam rower, zaraz się przyjadę w miejsce w tegorocznej powodzi. Zobaczycie, jak strażacy walczyli z wodą przy moim dębie. Nie nagrywałem, no bo tam ludzie, wiadomo, wtedy tak się źle troszkę zrobiło, Bóg zaczął wylewać i mówię, nie będę tak za bardzo tam nagrywał, jeden filmik nagrałem i wystarczy, ale to nie na tym kanale. Piękne to jest i podobno zjadliwe. Wystarczy zrobić ciasto naleśnikowe, zamoczyć, no te akurat nie są za duże. Wiosna, najpiękniejszy okres. A w gołębniku szał. Prawda, mam swój swój kanał o gołębiach, ale zobaczcie, co sobie kupiłem ostatnio, jakie wariaty. Tu mnie tutaj sobie 5 sztuk jest. Przepiórki. Jedno jajko było, są już u mnie ponad tydzień, zobaczymy. Zobaczcie, tu się ta tragedia zaczęła dziać. Zostało tylko piasku. Tu oczywiście bym pływał. Zobaczcie, jak wyrobione. Tu chłopaki, strażaki, chwała im za to. Udało im się to opanować. Ale było naprawdę niebezpiecznie. I tak jak u nas, takie powodzie się zdarzają raz na 10 lat. Może więcej. Największa była w 79. Wtedy była ta zima chyba stulecia, czy nawet tysiąclecia. Zobaczcie, tu się przelewała. Jest niżej. O, mojego dęba obłożyli. Zobaczcie, co tu się stało. W telewizji było głośno, Drogoszewo, młynarze. Masakra. Jakie może zostawię sobie. No tu już było prawie do przerwania, ale jakoś chłopaki
poradzili. Ten dom wie wszystko. O Jezu. Słyszę. Słyszę. I one są. Łabędzie. Gdzieś są, bo już słyszałem. Dobra, idę wam pokażę zać coś dalej. Piękna okolica, nad samą rzeką można powiedzieć. Ludzie się cieszą w wakacje, wody nie ma. Sucho. Zobaczcie, ile tu było metrów wody, jak to się tu przelewało. Tu było z 5 metrów wody. Jak nie lepiej. Na wodomierzach było 5,60 chyba, czy? Nie, 5,80, przepraszam. Coś w tym stylu. Woda na razie nie opada. Tu jak chodziłem po tym wale, w tym takim najbardziej nefralgicznym momencie, no to woda była, można powiedzieć, odtąd. No brakowało tu normalnie centymetr, żeby się przelało przez to i chlusnęło w tamtą stronę i zalewając domy. Dużo ludzi po prostu twierdzi też, że ludzi wina, bo się pobudowali w miejscach zalewowych. No ktoś dał pozwolenie na to. Także czasami tak to bywa. No ale te tereny są co roku podmywane tutaj, no. Działki, które były do sprzedania tutaj w młynarzach, domy, które tam powstawały, można powiedzieć, takie letniskowe, pod wodą wszystko. I teraz ludzie dopiero się budzą, bo siła wody jest naprawdę niesamowita. No nie do zatrzymania. Przybierało, przybierało w ciągu godziny. Można powiedzieć, bardzo szybko. Zobaczcie, to wszystkie tutaj te dziury po bobrach, które zniszczyły ten wał. Widzicie? O Jezu, wpadłem w dziurę. Tutaj jakie wyrwisko. Przyroda, przyroda, Bóg niepogłębiany. Nie ma pozwolenia. Nie było pozwolenia też na wysadzanie zatoru, który powstał tam na Dyskurowie. I tutaj w sumie też był, ponieważ uszkodziłby lód, który by płynął, uszkodziłby turbiny podobno. W dębę, w zaporze, w dębę. Wielkie chyba. I dlatego. No ale wtedy chodziłem tutaj, to normalnie aż strach, bo nie wiem, może mam jakiś filmik jeszcze nieusunięty z tego czasu, to bym wam pokazał. Spotkałem nawet wędkarza. Pierwszy raz mu w tym roku rzuci, zobaczy, ale nic nie ma. No i dobra. Jadę jeszcze w jedno miejsce. Zobaczymy, czy się przedrę. Stąd oddalone jakieś 500 metrów w linii prostej w tamtą stronę. I tam też była duża woda spowodowana tym. Tym zatorem. Zobaczcie tu ciekawą sytuację. Woda była na takiej wysokości, że bobry sobie już go ogryzały. Albo po prostu z lodu może. Też tak może być.
Jest mój rower, stoi. Ja go tak zostawiłem. Ktoś może sobie pożyczyć. Zobaczcie, jaki to piękny dąb. Mówię mój dąb, to jest dąb nasz wszystkich z Drogoszewa. Tak naprawdę on przeżył więcej niż pewnie jest ta miejscowość, no na pewno. Zna wszystkich. Każdy, kto się tu urodził, to go widział. Gęsi. Gęsi to już widzę, wam powiem, dłuższy czas, jak przylatują w tą i z powrotem. Tu wszystko było zalane, aż pod drogę tamtego domu. Wszystko pływało. A ja tam nie przyjadę chyba. Stąd woda napierała i stąd woda napierała. Ciekawe, czy przyjadę. Nie udało mi się. Jedną nogą wpadłem. Ale zobaczcie, jaki piękny obraz. Łabątki. Tu wszystko było pod wodą. Wszystkie uprawy były pod wodą. O, teraz będzie mi piszczało. Ale ciemna ta woda, zobaczcie. No ale czysta. Idzie do mnie. Chodź, pyla, pyla. Pylek. Chodź, pylek. Chodź, pylek, chodź. Chodź. Ten też podpływa, ale nic nie mam na was. Chleba. Żartuję. Nie karmcie chlebem. Tu woda była prawie na kostkę już wpływała. Zobaczcie. Wariaty pierwszy raz wyszły chyba na zewnątrz. Otwieram im, ale one nie chcą za bardzo. Śmieszne są naprawdę. Urocze. Przepióreczki. Dobra, kończę. Już w domku. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.